Partnerem programu jest Centrum Handlowo-Rozrywkowe Focus Park Rybnik. Sponsorami programu są Sare, pierwsza rybnicka firma na głównym parkiecie GPW oraz salon kosmetyczny Guido Beauty. Jan Fijałkowski, oficer rowerowy w Urzędzie Miasta Rybnika, będzie gościem Wacława Wrany w kolejnym wydaniu programu Dziękuję, nie słodzę. Rozmowa obu dżentelmenów w pewnym momencie nabrała niespodziewanego obrotu. No to co, idziemy? Oczywiście, jedziemy. A gdy wyruszyli w miasto na rowerach, jak zwykle nie zabrakło trudnych pytań. Czy pan w tym momencie może nam, mieszkańcom Rybnika, zadeklarować, że w Rybniku nie powstanie już żadna taka droga? Od gościa programu udało się również uzyskać cenną dla rowerzystów zapowiedź powstania sieci rowerów miejskich. Ostatnio otrzymaliśmy ofertę od jednej z firm, niestety, no wiadomo, nie mogę tutaj firm wymieniać. Również na 90 stacji, to byłaby liczba po prostu już naprawdę, naprawdę spora. Premiera najnowszego wydania Dziękuję, nie schodzę już w poniedziałek, 13 czerwca o godzinie 12 na rybnik.com.pl, kanale rybnik.com.pl w serwisie YouTube oraz na Facebooku. Zapraszamy. Dzień dobry Państwu, nazywam się Jan Fijałkowski. Bardzo mi miło, zostałem zaproszony przez redakcję rybnik.com.pl do dzisiejszego wywiadu. Ku mojemu zaskoczeniu wybraliśmy się na wspólną przejażdżkę na rowerach po naszym mieście. Zapraszam Państwa do oglądania następnego odcinka Dziękuję, nie słodzę na portalu YouTube. I mam nadzieję, że również z nami udacie się Państwo na wycieczkę po naszym mieście i zobaczycie, jak nasze miasto będzie się zmieniać w najbliższych latach i co będziemy robić w ramach infrastruktury rowerowej, tej architektury miejskiej i tej przestrzeni publicznej właśnie po to, żeby była dla mieszkańców, a nie tylko dla samochodów. Partnerem programu jest Centrum Handlowo-Rozrywkowe Focus Park Rybnik. Sponsorami programu są Sare, pierwsza rybnicka firma na głównym parkiecie GPW oraz salon kosmetyczny Guido Beauty.